Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się nisko naszemu gościowi. Moim rozmówcą jest minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się, witam Państwa. 24 będzie i pan mógł się zapisać na szczepienie. 24 kwietnia, pański rocznik 1973 będzie wtedy zapisywany, ale ja mam pytanie inne nieco. Czy pan się zaszczepi szczepionką AstraZeneca? Wszyscy mówicie, że jest bezpieczna, pan to wielokrotnie deklarował, a ludzie mają wątpliwości, więc może przed kamerą Adam Niedzielski sam przyjmie AstraZenecę. Oczywiście, że jeżeli byłaby taka możliwość i rzeczywiście ja 24 kwietnia na pewno skorzystam z okazji, żeby się zapisać na szczepienie i jeżeli to będzie AstraZeneca, to ja nie mam absolutnie z tym problemu. Ja cały czas uczestniczę w rozmowach czy z EMA, czyli tą Europejską Agencją do Spraw Leków, czy bezpośrednio też w dyskusjach z innymi ministrami zdrowia Unii Europejskiej i nadal ten profil bezpieczeństwa szczepionki jest pozytywny. EMA w ostatnim komunikacie potwierdziła, że ten bilans korzyści nad ryzykiem jest zdecydowanie dodany. Panie ministrze, ale pan mówi o tym, że pan pójdzie i zaszczepi się tym, co dadzą, a ja mówię o czymś innym. Mówię o tym, żeby przekonać niedowiarków, że to jest bezpieczne w sposób szczególny. No, niemiecki minister wybrał nieco inną metodę, bo on zaszczepił własnych rodziców po 60. No ale dobra, nie, zostawmy starszych państwa. Pytam pana, czy pan się zaszczepi AstraZeneca? Tak, jeżeli będzie taka okazja, jak najbardziej. Ale tylko wtedy, jak będzie okazja, a nie żeby pan specjalnie poszedł i powiedział, tak, zrobimy taką akcję, niech państwo zobaczą, AstraZeneca jest bezpieczna, tu mi pielęgniarka właśnie ją wstrzykuje. Po pewnym kryzysie, jaki miał miejsce przy pierwszych informacjach i doniesieniach na temat związku czy ewentualnej relacji między zakrzepicą a szczepieniem, było dosyć duże wyhamowanie zgłoszeń, ale w tej chwili tych zgłoszeń cały czas mamy dużo. Myślę, że też ten czas pozwolił, że te kolejne komunikaty EMA potwierdzały bezpieczeństwo, więc nie mamy tutaj takiego kryzysu zgłoszeń. Panie ministrze, dobrze, a czy są w Polsce szczepionki, o których rząd oficjalnie nie wie, którymi publiczna służba zdrowia szczepi, ale są one poza rządowym programem szczepień? W tej chwili nie ma. Nie ma żadnego, bo takie szczepienia mogłyby być dopuszczone w ramach programu badań klinicznych, które organizuje nie rząd, tylko producenci szczepionek. I w tej chwili takiego programu w Polsce nie ma realizowanego. No to pani, natomiast rzeczywiście w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych jest taki wniosek. Jest wniosek ze strony Johnsona i Johnsona o dopuszczenie protokołu badań. Ale pan to jest Stanisław dopiero Mazur, dość ekscentryczny szef Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa, nie szczepi wnioskiem, tylko szczepionką i on twierdzi, powiedział to przed kamerami telewizji, że oni w Rzeszowie szczepią szczepionkami Johnson & Johnson, cytuję, ta szczepionka jest w Rzeszowie wcześniej niż gdzie indziej, ale nie pochodzi z rządowego programu szczepień. Rząd o tym nie wie. Panie ministrze, czy są jakieś tajne, dziwne ekstra szczepionki, o których rząd nie wie, bo dyrektor, prezes Centrum z Rzeszowa twierdzi, że są. Znaczy tutaj według wiedzy, którą ja mam z URPL-u, który zatwierdza protokoły badań i od strony również firmy Johnson & Johnson, nie ma żadnego otwartego badania klinicznego w tej chwili. Dopiero jest złożony wniosek. Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie, prawda? To by oznaczało, że szczepienie odbywa się zupełnie poza procedurą i dopuszczeniem, co byłoby działalnością nielegalną. No tak, ale zdaje się, że w Rzeszowie różne dziwne rzeczy się dzieją. Między innymi tam odkryto, że pan prezes Mazur przyznał, że on pozwolił na to, żeby jednorazowych strzykawek używać więcej niż jeden raz, ale zaraz po tym ten zakaz cofnął, zezwolenie. W każdym razie, czy pan może nam jasno, jednoznacznie powiedzieć nie? Pan dyrektor Mazur mówi nie wiadomo co, szczepionek niedopuszczoną jeszcze w Polsce szczepionką Johnson & Johnson nie ma w Rzeszowie. Nie ma takich szczepień. Według mojej wiedzy potwierdzonej w URPL-u, czyli Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i w firmie Johnson & Johnson nie ma w tej chwili żadnego badania klinicznego, które by dopuszczało szczepienie Johnson & Johnsona. Czy planuje pan jakąkolwiek kontrolę w takim razie w Rzeszowie?
Tak, zdecydowanie tak. Dzisiaj rano około godziny 7 mieliśmy taką szybką odprawę podsumowującą informacje z ostatnich 12 godzin i rzeczywiście po pojawieniu się tej informacji Narodowy Fundusz Zdrowia będzie również weryfikował prawdziwość tej informacji, bo takie działanie byłoby sprowadzeniem zagrożenia dla pacjentów i to jest działalność, która podlega również zawiadomieniu prokuratury. Jest 8 po 8. Naszym gościem jest Adam Niedzielski, minister zdrowia. Panie ministrze, nasi słuchacze pytają, pani Katarzyna na przykład pyta o to, o czym mówił już pański zastępca, minister Kraska, o tym, że być może jesienią czekają nas ponowne, nas zaszczepionych, czekają ponowne szczepienia, bo wirus mutuje. I to o tym mówił minister Kraska, a pani Katarzyna pyta, jak często będzie się trzeba szczepić, czy co roku, czy częściej, albo rzadziej, no i czy będzie trzeba na przykład za to płacić. Znaczy, to jest naprawdę, panie redaktorze, szanowni państwo, ogromny problem i wyzwanie, co będzie się działo dalej, bo równie dobrze te mutacje mogą pojawiać się częściej niż dopiero na jesień. Ja naprawdę nie chcę tutaj przedstawiać czarnowidztwa, ale już sama mutacja brytyjska pokazuje, jak bardzo pojawienie się tej nowej mutacji może przyspieszyć pandemię, jak bardzo może też okazywać się, że mamy do czynienia z chorobą, która no, jest wywołana mutacją, czyli podejrzewamy, że podobnie będzie przebiegała. Okazuje się, że mamy i więcej hospitalizacji teraz i też niestety, trzeba to otwarcie powiedzieć, mamy więcej zgonów. Więc te mutacje rzeczywiście są takim elementem zagrożenia i niestety trudno przewidzieć, kiedy one się pojawią. Tak panie ministrze, pytania, ja wiem, że pytania o przyszłość, nawet tę najbliższą, są obarczone, a raczej odpowiedzi na te pytania są obarczone dużym ryzykiem, ale jednak muszę spytać o matury. Równo rok temu zdecydowano, że matury będą przesunięte. Rok temu było 370 zakażeń dziennie i 15 ofiar. Dzisiaj będzie pewnie znacznie więcej, ponad w granicach 30 tysięcy zapewne. Ale panie ministrze, czy matury odbędą się i egzaminy ósmoklasistów odbędą się w normalnych terminach, czy też będą przesunięte? No myślę, że to jest przede wszystkim pytanie do pana ministra Czarnka, ale my tutaj jesteśmy w bardzo bliskiej kooperacji. No, będziemy robili wszystko, żeby to odbyło się w normalnych terminach. Generalnie naszym priorytetem, jeśli chodzi tylko o przywracanie normalności, no to jest właśnie edukacja. Jeżeli tylko będzie jakakolwiek, podkreślam, przestrzeń, to natychmiast przedszkola, klasy 1-3, ale oczywiście też możliwość przeprowadzenia egzaminów będą przywracane i będziemy robili naprawdę wszystko, żeby te egzaminy się... Ale skoro dzisiaj nie podejmujecie tej decyzji, to rozumiem, że spodziewamy się, że matury będą w normalnych terminach. Matury, ósmoklasiści i tak dalej, tak? Najprawdopodobniej tak, ale tutaj przeciągnę tą decyzję na przyszły tydzień, bo przyszły tydzień chcemy zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja ta poświąteczna, bo wtedy będziemy widzieli, czy jest jakieś zwiększenie liczby zachorowań związane z mobilnością, czy przemieszczaniem się w czasie świąt i wtedy pewnie będziemy też na ten temat się wypowiadali. O tym, jak branża kosmetyczna, jak fryzjerzy już się nieoficjalnie rozmrozili. O tym, czy rząd będzie ich ścigał, o tym, czy otwierane będą ogródki kawiarniane przed restauracjami, o tym, że szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, oskarża rząd, że nie przygotował się do walki z pandemią. O tym wszystkim w radiu rmf24.pl oraz na interi.pl. Serdecznie zapraszam słuchaczom radia. Dziękujemy. Dziękuję. No to jak powiedziałem, porozmawiam jeszcze chwileczkę o tych obostrzeniach, bo teraz tak. Nakładaliśmy nowe obostrzenia województwami. Najpierw było warmińsko-mazurskie, później było pomorskie, lubuskie i mazowieckie. A teraz będziemy również to znosili te obostrzenia regionami, województwami, czy też po prostu raz, a dobrze całym krajem? No, to jest znowu trudne pytanie. Ja przepraszam, że nie będę udzielał takich jednoznacznych odpowiedzi, ale no mamy sytuację, gdzie w kraju w tej chwili rzeczywiście jest bardzo zróżnicowany poziom zachorowań, ale w gruncie rzeczy teraz głównym wyznacznikiem podejmowania decyzji to nawet nie jest poziom zachorowań, tylko sytuacja w szpitalach i dostępność respiratorów, bo to jest główny element, który w tej chwili różnicuje regiony, bo mamy regiony, które sobie same po prostu nie radzą, też trzeba powiedzieć to otwarcie i
pomagają im sąsiednie województwa. I w tej sytuacji to jest raczej przesłanka za tym, żeby regionalizować też znoszenie obostrzeń. Zresztą widać, że województwo warmińsko-mazurskie, które było w pierwszej kolejności, tak jak pan powiedział, obejmowane obostrzeniami, teraz ma sytuację no, zdecydowanie najlepszą w kraju razem z województwem podlaskim. Ale to właśnie, to czy w takim razie nie należałoby, nie, czy nie można by rzeczywiście tam pewnych obostrzeń, na przykład, nie wiem, dzieci klas 1-3 albo przedszkola i tak dalej, czy nie można by im po prostu choć tego zdjąć? Znaczy na tą chwilę absolutnie jeszcze nie, bo ten poziom zakażeń jest cały czas bardzo wysoki. Tam na 100 tysięcy jest powyżej 30 średnio dziennie zakażeń, więc to jest bardzo duża cały czas liczba. To jest oczywiście stosunkowo najmniej w kraju, ale to jest cały czas duża liczba, więc myślę, że jeśli w przyszłym tygodniu będziemy widzieli, że mamy poniżej 30 ten poziom zachorowań, to wtedy będzie przesłanka, żeby tam wykonywać odważniejsze kroki niż wreszcie w pozostałej części kraju. Wie pan o tym, że branża fryzjerska czy kosmetyczna się rozmroziły już nieoficjalnie. Fryzjerzy, ratując się przed kompletnym bankructwem, umawiają się ze swoimi klientami, tymi, do których mają numery telefonów nieoficjalnie. Wielu z moich znajomych dostało takie SMS-y z pytaniem, czy są zainteresowani. No i panie ministrze, czy rząd będzie ścigał teraz tych ludzi, żeby się podzielili na przykład z fiskusem swoimi dochodami uzyskanymi nielegalnie? Jeżeli to jest działalność nielegalna, to oczywiście, że tak. Ja poza jeszcze tymi kwestiami fiskalnymi, to jednak zawsze jestem pod wrażeniem pewnej beztroski i jak można w sytuacji takiej, kiedy wczorajsza liczba zgonów wynosiła ponad 900, dzisiaj też na pewno będziemy mieli do czynienia z dużą liczbą w okolicach 700. I co to oznacza? To oznacza, że w tej sytuacji branie odpowiedzialności za możliwość zakażenia kogoś, to jest naprawdę, ja nie wiem jak to komentować, to jest absolutnie nieodpowiedzialne, ale nieodpowiedzialne to jest za mało powiedziane, bo to jest ryzykowanie czyimś zdrowiem i życiem. Ale wie pan, że tego rodzaju ostrzeżenia na nikim już chyba nie robią wrażenia. Ja też oglądam telewizję i z jednej strony słyszę informacje o tym, że coraz młodsi ludzie, 30-letni, lądują na oddziałach w stanie strasznym. Właściwie, jak mówi jeden z profesorów, pacjentka 30-letnia nie ma już płuc, pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. Ale wie pan, to dla ogromnej większości z tych, którzy no, znoszą sobie te obostrzenia, na nich to nie robi wrażenia. Oni chcą żyć normalnie, tak bardzo chcą, że godzą się nawet na to ryzyko. No, szanowni państwo, ludzie się potrafią przyzwyczaić do najgorszego, ale to nie znaczy, że trzeba zwiększyć jeszcze bardziej ryzyko transmisji wirusa i tutaj pod tym kątem to się sytuacja nie zmienia. To, że ludzie oswajają sobie wirusa, to nie znaczy, że on staje się mniej groźny. I to nie jest jakby problemem od strony komunikacji obostrzeń, tylko to jest jednak problem związany ze stosunkiem ludzi do zagrożenia. Zagrożenie istnieje, jest bardzo realne. Wszyscy widzimy, co się dzieje dookoła, jaka jest sytuacja w szpitalach, ile mamy zgonów i no, jeżeli ktoś nie bierze tego pod uwagę, to nie wiem jak to nazwać, skrajna nieodpowiedzialność. Panie ministrze, pan Paweł pyta o sezon komunijny, który rusza w maju. Zaraz po nim ruszy sezon weselny. Ludzie rzeczywiście często przekładali wesela. Ludzie zastanawiają się nad tym, czy mogą planować jakieś komunie. Ja wiem, że to jest trudno. Znaczy, że to bardzo trudno odpowiadać dzisiaj, 9 kwietnia, o tym, jak będzie wyglądała sytuacja za półtora miesiąca. Ale co by pan powiedział ludziom, którzy no nie wiedzą, czy mogą organizować wesele pod koniec maja na przykład, czy nie, komunię w maju, czy nie? No, tutaj, tak jak powiedziałem, priorytetem będzie zdecydowanie przywracanie edukacji. To będziemy takie działania wykonywali w pierwszej kolejności. Jeżeli myślimy o takiej perspektywie miesięcznej, czyli majowej, to jeżeli by się utrzymały te trendy, które teraz obserwujemy, czyli ten spadek liczby zachorowań, czyli jednocześnie mam nadzieję również też poprawienie sytuacji w szpitalach, bo to jest w tej chwili
najważniejsze, no to myślę, że maj rzeczywiście daje lepszą perspektywę, no bo równolegle przecież prowadzimy szczepienia, mamy już blisko 5 milionom osób podaną pierwszą dawkę, więc to wszystko są elementy, które będą działały na korzyść właśnie odmrażania. Natomiast zwracam też Państwa uwagę, że dzisiaj między innymi jest informacja dotycząca Wielkiej Brytanii, w której mamy 3000 przypadków i dopiero tam w tej chwili są podejmowane decyzje o tym, że będzie no bardziej odważnie otwarta gospodarka i otwarte różne usługi, bo to dotyczy restauracji. No Polacy zawsze byli odważni, panie ministrze, więc wie pan, co tam Wielka Brytania, oni są ostrożni. Panie ministrze, pytanie serio, to jest także pytanie o to, co mówił szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. On powiedział, że było bardzo dużo nieprawidłowości w przygotowaniu szpitali do pandemii, będzie wyciągał wnioski, będzie zgłaszał to wszystko do prokuratury. Czy pan się czuje współodpowiedzialny za to? Pan był szefem NFZ-u, jest pan ministrem zdrowia. Czy pan się nie boi, że pana również będą ścigać? No, ja oczywiście biorę odpowiedzialność za to, co tutaj się dzieje, w sensie i w momencie bycia w Narodowym Funduszu Zdrowia i oczywiście tutaj w Ministerstwie Zdrowia. Natomiast ja tam nie słyszałem bardziej konkretnych zarzutów, więc jak te zarzuty będą się konkretyzowały, to oczywiście będzie odpowiedź. Ja znam pana prezesa Banasia, bo razem pracowaliśmy chociażby w Ministerstwie Finansów i mam nadzieję, że podejdzie bardzo rzetelnie do swojej pracy i nie będzie żadnych mówi o 200 kontrolach. Będą to rzeczywiście wnioski z kontroli. Mówi o 200 kontrolach, które uderzą w PiS, więc rzeczywiście wziął się za robotę. W bardzo szczególny sposób pan prezes Banaś. Spytamy jeszcze o szczepienia, bo to, co się dzieje w tej chwili, to rozumiem takie przygotowanie do tego, co się zacznie, jak już te szczepionki w tej ogromnej liczbie przyjadą do nas. No i pan Marcin, który jest honorowym dawcą krwi trzeciego stopnia, nie wiem, co to znaczy, ale pan Marcin jest honorowym dawcą krwi trzeciego stopnia i on pyta, czy jako osoba uprawniona do tego, by korzystać ze świadczeń służby zdrowia poza kolejnością, będzie również poza kolejnością zaszczepiony? No, rzeczywiście szczepionki będą w coraz większych ilościach przyjeżdżały. To jest jakby pewnik. Natomiast no, dokonujemy pewnej zmiany filozofii systemu. Ten system odchodzi od tego, żeby tworzyć pewne grupy uprzywilejowane, jeżeli skończymy szczepienie medyków, szczepienie tych pozostałych grup, które były wskazane jako priorytetowe, to w tej chwili przechodzimy na tą filozofię szczepienia rocznikami i będziemy ją kontynuowali, ale równolegle będziemy coraz bardziej otwierali te szczepienia. Otwierali w tym sensie, że będą między innymi zakłady pracy, które przecież będą mogły zbiorczo zgłosić swoich pracowników niezależnie od rocznika. Więc pod tym względem nie będziemy raczej żadnych kolejnych grup takich uprzywilejowanych definiować. Czyli nie ma szans na to, żeby krwiodawcy albo dawcy przeszczepów, honorowi dawcy przeszczepów poza kolejnością byli szczepieni? Nie ma takiej możliwości na tą chwilę. Panie ministrze, to proszę jeszcze powiedzieć, czy pan się nie wycofuje ze słów, że do końca sierpnia wszyscy Polacy, którzy chcą, będą zaszczepieni? Tak, ja tą prognozę, czy to przewidywanie mówiłem jeszcze chyba w styczniu, o ile pamiętam, albo wcześniej. Rzeczywiście podtrzymuję, bo wszystko wskazuje na to, że wszystkich chętnych będziemy w stanie zaszczepić. Do końca drugiego kwartału to będzie 20 milionów szczepień. Ja przypomnę, do końca czerwca, patrząc na populację dorosłych, to mamy mniej więcej 30 milionów, ponad 30 milionów dorosłych osób. Panie ministrze, sekundkę, 20 milionów szczepień czy 20 milionów osób? Bo to jest ogromna różnica. Szczepień. No bo niektórzy będą szczepieni już drugą dawką, więc tak jak teraz. Więc rozumiem, że do końca czerwca ile osób mniej więcej będzie zaszczepionych pierwszą bądź drugą dawką? No to trudno powiedzieć, bo w tej chwili będzie jeszcze ta szczepionka Johnsona, która jest jednodawkowa, więc ona
powoduje, że to, tu się gubi ta proporcja 2 do 1. Natomiast no myślę, że to będzie z tych 20 milionów na pewno coś w przedziale 10-15 milionów. Więc pod tym względem będziemy naprawdę się bardzo wyraźnie zbliżali już do tego poziomu odporności populacyjnej. Dzisiaj na przykład Wielka Brytania poinformowała, że w poniedziałek, tak bardzo precyzyjnie to przedstawili, będą mieli zaszczepione już 73% ludności, populacji, co oznacza, że mają ten próg populacyjnej odporności osiągnięty, więc myślę, że niech pan takich rzeczy nawet tak nie mówi, bo to tylko ludzi irytuje. Wielka Brytania otwiera sobie puby i premier idzie na piwo, a my tu jeszcze tkwimy, bo nie ma tylu szczepionek. Panie ministrze, dobrze, pan pozwoli, że jednak porozmawiamy o czymś bardzo ważnym, ale co nie jest bezpośrednio związane ze szczepieniami. Doktor Agnieszka Szarowska, pełnomocnik dyrektora Szpitala do spraw Koronawirusa, ale również lekarka, tu na naszej antenie opowiadała o tym, że ona pracuje po 60 godzin bez przerwy. Że nie tylko ona, ale jej koleżanki i koledzy pracują w ten sam sposób. Że korzystają z tlenu w czasie przerw, żeby jakoś to wytrzymać. W Gorzowie wiceprezes szpitala opowiadał o tym, że jeden z pracowników leży sobie pod kroplówką, a później się odłącza i idzie dalej pracować. Czy tak wygląda walka z koronawirusem w polskich szpitalach? Znaczy to są na pewno obrazki te najcięższe, najtrudniejsze, które właśnie mówią o ciężarze pracy. Ja też jak odwiedzałem ostatnio na przykład szpital tymczasowy w Pyrzowicach w Katowicach, to siłą rzeczy widziałem też lekarzy, pielęgniarki, którzy spali po prostu w ciągu dnia, odpoczywając między kolejnymi dyżurami. I ta intensywność pracy jest po prostu bardzo duża i to między innymi wynika z tego, że te braki personelu są jednak zauważalne. Ale jak można, normalnie pracować, kiedy się pracuje, nie wiem, 50 albo 60 nawet godzinę bez przerwy, że przerwa polega na tym, że na fotelu usiądę sobie i na chwilę się zdrzemnę. No tak to niestety wygląda. Można powiedzieć, że wielkie wyrazy szacunku i wielkie wyrazy wdzięczności dla medyków, którzy są rzeczywiście prawdziwymi bohaterami tej wojny, ale rzeczywiście to jest wojna i tutaj sytuacja wymaga niestandardowych zachowań. To jest wojna. Pan również to powtarza. Pan powtarza słowa Agnieszki Szarowskiej, tak? Jak najbardziej podzielam ten punkt widzenia. Panie ministrze, to a propos wojny i sytuacji nadzwyczajnych, czy w tym roku obchody, dziś, jutrzejsze obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej w ogóle jakiekolwiek się odbędą? A jeśli tak, to jak będą wyglądały? Pytam o reżim sanitarny. No, odbędą się i będą oczywiście przebiegały z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, czyli i odpowiednich odległości i innych takich zagadnień jak maseczki i tak dalej. Więc tutaj nie róbmy wokół tego sensacji. Ja nie robię sensacji, panie ministrze, ja pana pytam normalnie, jak będzie to wyglądało. Na pewno będą zachowane zasady reżimu sanitarnego. Deklaruję. Adam Niedzielski, minister zdrowia, nasz gość dzisiejszy. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Do widzenia.